Cześć, witam cię na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Ukajżurek, a dzisiaj będziemy malowali w pańcie. No dobrze, to zabieramy się do pracy. Dzisiaj popracujemy w pańcie, więc klikamy, piszemy sobie Paint. Nie musimy pisać całego wyrazu, bo komputer od razu nam wyszuk. Oczywiście jest to najnowszy Paint, dlatego zrobimy sobie kolejną lekcję. Co dzisiaj narysujemy? Dzisiaj narysujemy jeden ze symboli wiosny, czyli motyla, ale użyjemy do tego takiej funkcji linii krzywej. No dobra, na samym początku, oczywiście, płótno mamy jakoś źle ustawione. Możemy sobie chwytać tutaj za te kwadraciki i rozciągać je w taki sposób, żeby nasza karta, nasze płótno do malowania zajmowało jak najwięcej miejsca. Ale uwaga, bardzo ważną rzeczą jest to. Aby nie przeciągnąć za daleko, pojawi się tutaj suwak. To oznacza, że jak będziemy chcieli coś namalować. Na przykład zobaczcie, narysuję sobie jakąś linię, o i tutaj. No i teraz jak będę chciał sobie tą linię górną po prostu pokolorować na niebiesko, rysuje mi się całość, bo tu jak widzicie, no nie dojechałem do końca. Dlatego bardzo ważne aby sobie ustawić te płótno w takiej wielkości, aby po pierwsze, tutaj było 100% ok i chwytamy sobie, tak rozszerzamy nasz obrazek żeby był jak największy ale jednak, żeby nie wychodził nam za ekran czyli tutaj mamy takie miejsce i teraz nic nie przeoczymy, będzie nam się po prostu dobrze pracowało dobra, zaczynamy na samym początku musimy sobie wymyślić, jak wygląda motyl. Z takich ciekawostek e, powiedzcie mi, czy znacie jakieś symbole wiosny. No, oczywiście, na pewno każdy z Was widział kiedyś takiego motylka cytrynka. E, podpowiem Wam taką ciekawostkę, że on się nazywa cytrynek nie dlatego, że jest zielony, przepraszam, żółty, ale dlatego, że jakbyście go powąchali, to on Pachnie jak skórka z cytryny. A taka ciekawostka. No dobra, natomiast zaczynamy dzisiaj z naszym motylem. Do narysowania motyla najpierw użyjemy sobie funkcji tutaj okręgu. On jest nazwany owal, okrąg, ale wybieramy tą funkcję. A następnie rysujemy tutaj tułów. Naszego motylka. O, ja widzę, że ja to narysowałem na niebiesko, ale nic nie szkodzi, bo gdy jeszcze mam tą ramkę, spokojnie mogę sobie wybrać kolor. No i oczywiście, niech ten kolor jest czarny. Mamy tułów naszego motylka, a głowę narysuję za pomocą klawisza Shift. Żeby narysować ładne kółeczko, wystarczy, że przytrzymam Shift i już mam idealne kółeczko. Przesunę sobie teraz je na środek w ten sposób. Dobrze, mam tułów, mam moją głowę. No i teraz chciałbym narysować te skrzydła. No i właśnie, skrzydła będziemy rysowali za pomocą funkcji krzywej, jest to ta linia. I teraz tak, ją się rysuje dosyć skomplikowanie, dlatego uważajcie, jak to zrobić. Jeżeli zaczynam stąd rysować linię, i tu ją teraz sobie puściłem, to jeszcze ma dalej jest. Tak jakby ma aktywne dwie funkcje. Muszę dwa razy jeszcze ją rozciągnąć. Więc mogę chwycić ją w tej połówce do góry, chwycić w tej połówce do góry i zobaczcie, mam piękne kółko. Albo jak ją narysuję, mogę tutaj chwycić do góry, a tu na dół. I teraz widzicie, mam taką świetną falę. Oczywiście w różne sposoby mogę sobie modelować moją linię w zależności od tego, to, czego będę ją po prostu potrzebował. Ja to sobie cofnę, Ctrl Z. Natomiast jak narysować te skrzydełko? Aby je dobrze narysować, to zaczynamy. Klikamy tutaj tak jakby pod szyjką, wyciągamy linię i powiedzmy gdzieś. Tą linię kładziemy. Ona tak jakby zniknie, ale ją kładziemy na środku tego naszego tułowia. Czyli tu mamy tą linię. Ona jest cały czas aktywna, więc chwytam ją z tej strony i bardzo mocno wyciągam. Do góry, aż tutaj. brzydko to wygląda, dlatego teraz poprawiam od dołu i zobaczcie, mam takie piękne skrzydełko. No i teraz zrobię dokładnie to samo tutaj. To nie było łatwe, jeżeli wam nie wyjdzie, cofnijcie sobie i zobaczcie jeszcze raz. Ale pokazuję. Chwytam znowu w tym miejscu, rysuję linię i odkładam sobie tutaj. Chwytam za tą górną część, przeciągam bardzo daleko. Znowu chwytam za dolną część i tutaj już mam moje skrzydełko. Dobrze, ponieważ motyl jest bardzo skomplikowany, to my nie będziemy rysowali z drugiej strony tego samego, bo jest to bardzo trudno narysować identyczne takie skrzydło, dlatego my to sobie potem skopiujemy i wkleimy. Pokażę jak, ale najpierw musimy je po prostu fajnie pomalować. Więc ja sobie tutaj zgumuję na pewno tą dolną opcję. Tutaj tego nie musi być. Niektórzy mogą zgumować górną linię, to jest bez różnicy. Ok, żeby tego nie. Miał. Dobra, mamy takie skrzydełka. No i teraz do Was należy po prostu dowolne pokolorowanie tych skrzydełek. I uwaga, im więcej kolorów, tym oczywiście lepiej. Ja sobie do kolorowania i wybierania wzorów użyję troszeczkę mniejszej linii. Chudszej, cięższej linii. Więc klikam sobie znowu owal. Wybieram sobie tutaj grubość. Ja sobie wezmę ten cieniutki. I tutaj sobie narysuję jakieś koło, może w środku też jeszcze jedno koło. W środku też jeszcze jedno koło, niech ma tych kół dużo. I tak jak mówię, tutaj akurat, jeżeli chodzi o te wzorki, no to już Wy sobie wybierzecie, jakie Wam się będą podobały. Jestem pewien, że na pewno zrobicie to bardzo dobrze. A ja tylko tak bardzo szybkim tempem spróbuję wam pokazać jakiś taki prosty wzorek motylka, ale tak jak mówię, każdy z was może sobie wymyślić jaki tylko chce. Tutaj też sobie narysuję powiedzmy takie koło. ok, I tutaj też porobię te linie, krzywe. I tak mówię, wy tu możecie nawet kwadrat. No może kwadraty nie będą wyglądały zbyt naturalnie, bo kwadrat to jest taka figura, która w naturze bardzo rzadko występuje. <laughs> Natomiast jestem pewien, że zrobicie to dobrze. Dobra, ja już mam tutaj jakieś wzorki porobione. No i zostało mi tylko pokolorować mojego motyla. Więc kolorujemy. Ja sobie wybiorę fioletowy. Ale pamiętajcie, kolorki absolutnie mogą być dowolne. Nie muszą być w żadnym wypadku takie jak moje. Każdy robi sobie swojego motylka. OK. No i dobra. Mam takiego motylka. Oczywiście jak wiecie, motyl musi mieć czułki. Więc czułki również sobie zrobimy linią taką krzywą, oczywiście wrócę do mojej grubości. Ale, żeby mi łatwiej było, to lupą przybliżę sobie moją głowę. Pamiętajcie, że lewym przyciskiem myszki przybliżamy lupę, a prawym oddalamy. Dobra, ja myślę, że tu mi wystarczy. Teraz biorę tą krzywą i popatrzcie, rysuję. No, nie czerwoną. Przepraszam, cofnę to. I rysuję taki skos. Stąd zacząłem rysować, więc biorę tą bliższą połówkę. Wyginam. I tu wyginam. I popatrzcie jaka ładna czułka rzęska. Dobrze. No i teraz, jak już narysujecie tak pięknego motylka, no to teraz zostało nam... Aha, jeszcze tołów, przepraszam, tołówę nie pokolorowałem. Cyk. A tu damy jaśniejszy. Cyk, Niech jest. O, dobra. No i teraz jak go zrobić, żeby był odbity w drugą stronę. Bardzo prosto. Wystarczy, że weźmiemy tutaj funkcję zaznaczenie przezroczyste. To jest bardzo ważne, żeby mieć zaznaczenie przezroczyste. Wybieramy. Następnie klikamy Wybierz. I to opcja służy do zaznaczania różnych obiektów. Możemy sobie zaznaczyć na przykład coś takiego. Ojejku, i go sobie urwać. Ctrl Z i naprawione. Natomiast my chcemy skopiować nasz element, więc. Mniej więcej od góry z lewej strony, z pustego miejsca, trzymamy lewy przycisk myszki i przeciągamy tak linię, żeby ta linia przecięła naszego motylka na pół. Tutaj jest bardzo ważne, żeby to było idealnie w połowie. Następnie, jak mamy dobrze wszystko zaznaczone, i tutaj w połowie, klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję kopiuj. Czyli jeszcze raz prawy przycisk myszki w motylka i funkcja kopi. Teraz komputer skopiował nam tą grafikę, więc klikniemy gdzieś tu w puste pole znowu prawym przyciskiem myszki i zobaczcie mamy funkcję wklej. I teraz uwaga, jak ja to wkleję. Motylek mi się tu pojawił, więc przesuwam go sobie na prawo, żeby mi tutaj po prostu on nie przeszkadzał. I teraz, jak on jest zaznaczony, nie możemy odkliknąć. Musimy zostawić tak, żeby był zaznaczony ten nasz obiekt graficzny. I zobaczcie, tutaj mamy taką funkcję Przerzuć w poziomie. Jeżeli ja ją kliknę, mój, motulek, mój motylek się obróci. Tada. Ok. I teraz wystarczy tylko przyłożyć naszą połówkę i zobaczcie, jak to świetnie będzie wyglądało. Może troszkę wyżej. O, no i mamy naszego pięknego motylka. Oczywiście, w tym zadaniu chodzi o to, żeby dobrze to dopasować i nauczyć się dzisiaj tych linii krzywym. Mam nadzieję, że tobie się udało, że dorobisz tutaj jakieś kolorowe tło i że motylek będzie wyglądał po prostu wspaniale. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. A znowu zapomniałem. No, zapiszmy sobie ten nasz obrazek. Ja jeszcze. Zaznaczę całego motyla, dam go sobie na środek. OK. Ups, tutaj obciąłem go. Dam go sobie na środek, żeby ładnie po prostu wyglądał. Plik. Zapisz jako i wybierzmy sobie taką lepszą rozdzielczość, lepszy rozmiar, czyli PNG. Mamy do wyboru JPG i PNG. Wybieramy to. Weźmiemy sobie może pulpit. Ja tu mam bardzo dużo różnych jakichś tam pliczków i piszemy Motyl. Klikamy, zapisz. No tu oczywiście sobie możecie odnaleźć jakiś inny folder, ale ja sobie kliknę pulpit, zapisz. I mój motylek właśnie został zapisany. No to teraz trzymajcie się. Cześć. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś. Fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.